No i dwa głupki na archeologa Hajki się spotkały. Jesteśmy na miejscu, obok siebie tym razem. Będzie, no może nie będzie mordobicia, ale będzie katalog ASC i trochę poszperamy, coś pokażemy. Czyli przed wami Grzegorz i Darek. Czy powinien powiedzieć Darek i Grzegorz? A, to już kwestia wtórna. No. Cześć, dzień dobry. No, dokładnie. Więc jesteśmy. Udało się zdobyć ładną reprodukcję katalogu ASC. No tutaj okładką nie będziemy się zachwycać za bardzo, ale jest piękna. No jest piękna, jeszcze ta czerwień Atlas. To jest jakaś tkanina chyba, nie? No tkanina. Ale to widzisz w jakich barwach jest. A, nie. Barwach producenta. No i można było. Rzeczywiście, nie zwróciłem na to uwagi, a tutaj Darek bardzo słusznie zauważył. Okej, to zabieramy się. Tutaj jeszcze mamy drugą część okładki, bo widzę parametrów, że nie widzę. Jak widać mamy uszatka. Maleństwo, czyli 5000 serii, 5004 w tym wypadku tutaj magnetofon, ale to jest taki nowszy, bo to wcześniejsze, ty nie masz licznika. Ja mam licznik analogowy. Tak, dokładnie, analogowy. Plus jeszcze widzę taki feature, który też różni się, a mianowicie masz jeszcze, bo widzicie, te magnetofony, Darku, ta pierwsza seria, ta starsza seria, do której nie mamy katalogu jeszcze, ale poszukamy, ona zapalała tutaj te V-metery, dopiero jak było nagrywanie. Tak, przy nagrywaniu, zgadza się. A tutaj zrobili, poszli po rozum do głowy i wzięli te V-metery od tego większego modelu, tutaj 6000, który ma diodę nagrywającą. V-metery chodzą cały czas. Mam starszy model, dokładnie. U mnie przy nagrywaniu. A w ogóle żeśmy nie powiedzieli, co to za katalog chyba. To ASC, 83 rok. No, tak jest. Tak wstępnie spojrzeliśmy na niego, on nie jest niestety kompletny tak do końca, bo brakuje paru rzeczy, które no, pokażemy wam, przeglądając później tutaj, no, szukając na HiFi Shark, zobaczymy jakie są ceny, co w trawie piszczy pod tą marką. Natomiast no właściwie tak wprowadzenie z tyłka zrobiliśmy, bo nie powiedzieliśmy w ogóle, co to jest za marka ASC i dlaczego tutaj nie pisze Braun na tym, bo to w sumie ASC to tak w skrócie, to była firma, która zajmowała się dystrybucją sali językowych. W obecnych czasach takie sale też są sprzedawane, to są multimedialne sale językowe, tak się nazywa, wtedy też można było tak nazwać. Ta. I chodziło o to, że firma do tych sal używała sprzętu Brauna, de facto. Braun tam w sumie miał chyba jeden tylko duży magnetofon szpulowy i na tym już się skończyła przygoda, bo przestali się interesować widocznie, nie chcieli ludzie kupować. Konkurencja japońska na pewno ze strony dość sporo dociskała ich pod tym względem, więc przynajmniej mi się wydaje, dlatego że już Darku, ten tutaj to wygląda dosłownie tak samo jak Braun, tylko jest większy. Po prostu odkupili linię, czy tam technologię, linia produkcyjna, technologia w zasadzie to jest jednoznaczne. I ASC zaczął później, właśnie odkupując tą technologię, produkować pod marką własną magnetofony szpulowe de facto. Tutaj jest, no, uszatka, akurat ja posiadam tego dużego właśnie. To było moje marzenie, bo kultura pracy tego magnetofonu, no, naprawdę przewyższa, przynajmniej niektóre te tańsze AKI z tych dużych przynajmniej, bo miałem 620, więc nie powiem, że przewyższa wszystkie AKI, natomiast płynność pracy, to jak to działa. Wiesz, o co chodzi? To jest tak jak silnik dobry. Wiem, ale jeszcze trzeba dodać, że trafił ci się uszatek z pokrywą, to jest w ogóle już rzadkie. Tak, się namęczyłem, zapłaciłem. Pan mi jeszcze powiedział, że te naby, które tutaj są, nie? Fajne naby są takie, bo tu jest ogólnie, nie ma choineczki jak magnetofon. Nie ma motylków. Jest gwint. Jest po prostu gwint prawidłny. Tutaj, chociaż może mówił prawdę, tutaj już są niestety motylki, niestety plastikowe przy tym małym. Na to trzeba uważać. Trzeba na to uważać, to ja coś o tym wiem, tak. To jest plastik. Natomiast tutaj prawidłnie gwintem i to jak się przykręci, to nie ma, że boli. Natomiast pan mi powiedział, że tutaj za te muszę dopłacić, bo on to dotaczał. Natomiast tak, bardzo mi tym dotaczaniem trochę chyba nie pasuje. Raczej po prostu dowalił jeszcze cenę, bo były te napki. Nieważne. Pozdrawiam, tak czy siak. No dobra, się rozgadaliśmy. No i ASC tak właśnie zaczął robić swoje urządzenia. Natomiast chyba dalej, jeśli chodzi o historię, to będziemy... Dlatego przy tych, na przykład przy magnetofonach szpulowych, nie bez powodu one właśnie designersko przypominają Brauna. No tak, bo to jest w zasadzie Braun tylko na steryda. No tutaj masz co? Papsta silniki, czyli takie jak w Revoxach. Głowice masz takie jak w Revoxach. De facto to jest taka hybryda, trochę Brauna, trochę Revoxa. Małe płaszczyzny tutaj jest. No też Papsta silniki widziałem w koncertach, więc też były Papsta, no, firma szwajcarska. Natomiast piękne, no, duże silniki tutaj praktycznie. Chyba w Tandbergach były też Papsty, żeśmy... Papst to był duży też, no, tak, bo żeśmy rozkładali swego czasu. Zresztą tutaj Papst też, propos, jak przejdziemy do magnetofonu tego tutaj, to też
co nieco się dowiemy, ale to jedziemy dalej w takim razie, nie będziemy się tutaj, ale zdjęcia piękne, piękny katalog. Okej, okay, co my tu mamy, zaczynamy też jeszcze od wprowadzenia, czyli w zasadzie tego, co będzie w katalogu, więc tutaj tylko sobie zobaczymy, jak to wygląda w kolorze, prawda? Tutaj tak trochę niekonsekwentnie, tak? Tak, tak, ten kaseciak tak trochę jest. Nie trafiło, nie trafili, nie, tak? Nie trafili. No, dobrze, że szerokość się zgadza. Bo jakby to przeszczelnił, to bym powiedział, no kurde, no fajnie, ktoś po pijaku, albo przeliczył w calach coś. Bo, no przyciski, raz, dwa, trzy mamy od góry i nagle takie sru. Zróbmy poprawę. No okej, okay. Ale sam kaseciak, na który spoglądamy, ojej, to ma jeszcze pilota, ale to chyba tylko wieża. Sam kaseciak, no to jest, no za chwilę, to jest jak widać. AS3001, AS3100, AS3200 i AS3300. AS, tak, można by było pisać, jak pewnie piszemy z ASC, AS i nam wyskoczą wszystkie ASy. Od tego powiem szczerze, nigdy na aukcji nie widziałem katalogu, tylko... Znaczy, ani na aukcji, ani na targu się nie trafiło. No niestety, no. Gold Edition, ale to jest Gold Edition. Bo wiesz, na targu potrafią się perełki trafić, które nawet na aukcjach nie widzisz, wskakują. Taki magnetofon zrobić Gold Edition. Ojej, to by było coś. Ojej. Śladem co, na Kamichi? Myślę, że tak, powiem ci tak, bo na Kamichi mniej więcej 1000 XL, no, pasowałoby, nie powiem, że nie. Pilociki tutaj postawione, radiowy, to pewnie z odbiornikiem, to na dole tutaj jest odbiornikiem. A tutaj masz zwykły taki, co są słynne na Allegro, tam za 5-6 stóp to sprzedaje, nikt tego nie kupuje. Co, odbiornik podczerwieni to jest, myślisz? Myślę, że tak. Natomiast 5-6 stóp, szczerze mówiąc, nie czuję potrzeby posiadania. No to jest właśnie, gryzę się z myślami na temat posiadania pilota na przewodzie do ASC 504, no, tylko 7 stóp, no. Drogo. No właśnie. Nie jest aż tak potrzebne. No okej, no to zaczynamy. Tutaj jest prowadzenie, twoje maleństwo. Więc co możesz powiedzieć, kupując, powiedzmy, w stanie takim lekko zużyłym ten magnetofon, czy też second handu, nawet bym powiedział, tak? Wiesz co, no to z tego, co ja robiłem, to tutaj nie ma żadnych wielkich zaskoczeń, przynajmniej w moim wypadku, bo elektronika i te soft touche, one wszystkie działają, znaczy przynajmniej u mnie działały, tak? Tutaj mamy wersję trochę nowszą, bo tu już jest z elektronicznym, tak prawda? Tak, z cyfrowym, natomiast to co w magnetofonach nie domaga, no to zazwyczaj paski, tak? No to jest pierwsza rzecz, w ogóle żeby sprawdzić, czy magnetofon wszystko sprawnie działa, przewijanie, odtwarzanie, no to trzeba jednak te paski wymienić. Tutaj jest też w przypadku tego starszego ASC 5004, tam jest tak dziwnie licznik zmontowany, słuchajcie, jakbyście chcieli kiedyś zamówić sobie paseczki, czy tam jakieś dobrać, to licznik chodzi na dwóch paskach, no jeden licznik, no jeden, przepraszam, pasek większy idzie od prawego silnika. Bo tutaj te obie szpule, każda jest na osobnym silniku, tak? Także tutaj, jeżeli chodzi o przewijanie, to mamy takiego direct drive'a, tak? Każda szpula jest na silniku, silnik jest dokładnie w osi szpuli umieszczony. Natomiast co chodzi o tym, o licznik, przynajmniej w wersji tej analogowej, no to on się składa z dwóch pasków i to jest tak dziwnie zrobione, że po prostu rolka przychodzi przez czas i także wymagane są dwa paski, no i co? No i zawsze trzeba te głowice, bo tam często syf się zbiera, wyczyścić, no i wtedy dopiero można przejść do serwisu, zobaczyć, czy cała reszta działa, czy nie. Głowice tutaj są całkiem fajne, Darku, bo to są chyba też jakieś... Tak, one są całkiem fajne, te głowice... Rewuwak, czy jakoś tak się nazywał producent? One są takie sztuderowe, rewoksowe, także tu są całkiem spore głowice, pancernie zrobione, no teraz to, nie oszukujmy się, to wszystko są stare sprzęty, więc... Ale głowicy nie widziałeś zużytej. Nie, głowicy nie widziałem zużytej, tak jak mówisz, one wyglądają, jakby były szkliwione, natomiast... Nie, bo ja kiedyś swego czasu, Darku, szukałem troszkę informacji na temat tego 5004 w sumie, nie 2, bo to jest wersja, ale to jest, tutaj to znaczenie w sumie to nawet nie powinno się czytać, bo to, co jest na środku mostka, to jest de facto znaczenie raczej mostka, bym powiedział. Bo to jest 5000T, a tutaj masz po prostu dwuśladowy mostek głowicowy, bo jest wymienny tak jak... Tak, bo te mostki masz to... wymienny w ucherze. Ucherach, tak, miałeś wymienne mostki. Ucherach miałeś wymienne, dokładnie, i tutaj fajna jest ta klapeczka pod spodem. Natomiast, no tak jak powiedziałem, ja czytałem, że te głowice, one raczej są szkliwione. Ja też miałem... Możesz mieć rację, bo ja to rozmontowałem i to tak faktycznie wyglądało, jakby były rzeczywiście szkliwione, tak jak mówię. Bo niektóre magnetofony to już widać, jakieś tarcie, coś tam. Tyci, wiadomo, bo tutaj kulówka, no to nie jest aż tak mała głowica, tak miękka, powiedzmy, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby to zużycie jakieś było kolosalne, no
nie licząc polskich Arii i tak dalej, bo tam się kupowało magnetofony i od razu komplet głowic, bo one tam po paru dziesięciu godzinach, no może paru set godzinach też były zerżnięte, zjechane, tak? No niestety w przypadku polskich magnetofonów jeden to mam, było, ale też to jest po kompletnym serwisie, no to w moim doświadczeniu to jest 9-11 godzin i trzeba czyścić tor przesuw taśmy, nie? W WC i demagnetyzować głowicę, bo to nie gra. Natomiast teraz tak, przejdźmy do parametrów. I tak propos, to jest mały magnetofon, to są 18 tutaj, nie? Tak, on to mały, ale ciężki. 18 kilo. Tak, mały, ale ciężki. Bardzo no właśnie. Ciężki. 18 kilo w małym urządzeniu. A wracając do tego, co tutaj jednak nie domaga, bo zapomniałeś wspomnieć, te przyciski, one mimo wszystko nie są używane. Trzeba je rozruszać, tak. Trzeba je rozruszać, dosłownie. Tak. Ponaciska, bo to jest soft touch pełnym rykiem. Jak się to ponaciska, to jest ok, tak? Odżywają. Odżywają, dokładnie. Natomiast za pierwszym razem nie należy się, że tak powiem, zrażać, ale te z drugiej strony nie robią, przynajmniej z mojego doświadczenia, takich numerów jak soft touch w magnetofonach Technicsa, że naciskasz play, on zaczyna ci przewijać albo otwiera kieszeń. No bo tam już jest wina mikrostatuszku, tak, bo w Technicsach, czy tam to kolega mi ostatnio tłumaczył, że to są te przyciski, działają na zasadzie odpowiedniego napięcia. Jeśli to napięcie się zmienia, no to włącza się tak, inna funkcja. Włącza się inna funkcja. To są mikrostyczniki tak zwane. Natomiast tak, mnie na przykład do tego 5000, jak ja miałem ten magnetofon, no, urzekło pasmo przenoszenia. Wiem, że to jest według DIN-a, więc sam one są różnie. Trzeba było sprawdzić, co to jest ta DIN 45500x4 de facto norma. No ale powiedzmy pasmo przy 4,75, 20 do 14 tysięcy Hz. To jest rewelacja jak na magnetofon szpulowy tutaj. Przy 9,5, gdzie to też jest prędkość, tak żeby słuchać muzyki de facto, niska. Rzadko kto nagrywa przy 9,5, minimum to jest 19, tak? Mamy do 18 tysięcy Hz pasmo. Tutaj już przy 19 mamy do 25 tysięcy, no to jest powalający parametr. Tutaj właśnie wychodzi wyższość jednak magnetofonów szpulowych nad magnetofonami kasetowymi, no ale to już jest kwestia... Znaczy jakość, tak. Jakość odtwarzania, jakość nagrywania. Mamy tutaj SNA, czyli stosunek szumów do dźwięku, tutaj 68, 64, no to te 4 dB to jest całkiem sporo de facto też. Ponad dwa razy. Tak, dwa razy ciszej, dwa razy głośniej, no to jest dużo. Natomiast tak, no my przechodzimy do następnego. Na razie to jest takie wprowadzenie z naszej strony do tych magnetofonów, żeby coś powiedzieć o tym, jak to się je. O, tutaj ładnie jest jeszcze wyświetlone, pokazane, co ja gadam. Masz kilka wersji, tak, czyli Eski studyjne 38, High Speed, jak to się nazywa, to jest no, studyjna prędkość, tak? Już. I czwórki. No właśnie, tutaj masz inne parametry, czy masz albo 4,75, albo 38. Do wyboru masz albo super niską, albo już bardzo wysoką prędkość. No przy tej bardzo wysokiej to de facto taka szpuleczka duża 26,5 cm, no to starcza na godzinkę nagrania. I po robocie, i druga strona. No zawsze jest coś za coś. No tu jest ból tyłka, że on nie ma autorewersu, ale no tutaj prowadzenie taśmy, no po prostu rewelacja. To spróbujemy pod koniec odcinka pokazać, bo no jak już Darek wspomniał, mam coś takiego, spróbujemy to odpalić, żeby zobaczyć, żebyście zobaczyli, jak to przebija, jak to chodzi, tak? Natomiast tak, z mojej perspektywy, co mnie tutaj jeszcze, nie wiem, w sumie nic mnie nie bolało już przy tym magnetofonie. Cała reszta jest ok, po prostu nawijanie tutaj to wszystko, te hamulce, napinacze, poezja. Bardzo polecam, bo te magnetofony nie kosztują tyle, co na przykład jakieś Akai, nawet niewysokie Akai, tak? A kultura pracy jest cudowna tego magnetofonu, Darku. Ja się dziwię, że... Zresztą to nawet czytałem na niebieskim forum jakiś czas temu, że właśnie ktoś się pyta, czy kupić Revoxa, czy kupić coś tam. Ktoś, kto powiedzmy się troszeczkę znał, nie kupił ani tego, ani tego, kupał z tych. To jest coś, co ja przeczytałem. Ja nie mówię, że tak jest. Tylko po prostu to jest coś, co przeczytałem właśnie na niebieskim forum. Że to jest magnetofon, który ktoś, kto się zna, poleca. Dla mnie to jest opus... No... Dzieło skończone, tak? Mam ten magnetofon, miałem Akai, nie mam Akai, Akai mają nowych właścicieli, dziękuję, do widzenia. I teraz tak, tutaj mamy no troszeczkę lepsze te parametry, bo jest 8 kHz, nie wiem po co to komu, to jest nietoperze, ale powiedzmy, no jest zapas, jest powiedzmy. No jest zapasem, tak, jest zapasem. I też trochę wyższą, chyba mamy przy 4,75, to jest masakra, 4,75 i szpulówka, która do 17 kHz nagrywa, no to jest abstrakcja, ta sama norma, nie? Aczkolwiek, czy norma ta sama, to jest właśnie też, tak trochę powiem przewrotnie, bo to jest 45500, nie ukośnik 4. Nie ukośnik 4, tak. To... Więc tutaj też mamy... Trzeba by się było wgłębić w to. Tak, w normy, gdzie nas konia robią. No ale powiedzmy, pływanie w Offenfluss, no to masz 0,04. To jest masakra, to są parametry świetne, bez Dolby. No to waży 2 kg gratis masz.
A, właśnie ciekawostka, widzisz, bym zapomniał o tym, a propos tego magnetofonu. Ten liczy cyfrowy, u ciebie to się nie dzieje. No u mnie się nie dzieje, bo jest mechaniczny. No tak, ale tutaj właśnie ten licznik jest... Ja myślałem, że on jest rozpieprzony, nie? No. Dzwonię do kolegi, który ma też SC i mówię mu, słuchaj, sorry, Łoczko, powiedz mi, co tam się dzieje, jak zmieniasz prędkość, nie? On mówi, licznik się wyłącza. Wyłącza. I dopiero jak silnik nabierze odpowiednią prędkość, kapsan, więc jest gdzieś tam jakaś pomiarówka jeszcze. Prędkości silnika. Nie mówimy o silniku właśnie nawijającym, bo to paliwo, ale o kapsan. Dopiero jak ta prędkość będzie ustalona, dopiero wtedy się włącza silnik. Włącza. Włącza się, przepraszam, licznik, tak. Zapala się licznik. Dopiero wtedy wiesz, że to zresztą to pokażę. To pokażę. Ja myślałem, że to jest uszkodzenie, nie. No tutaj podobnie jak w tamtym, myślę, że wcale bym nie zdziwił, aby te głowice były, chociaż pewnie nie są wymienne, ale no de facto wszystko to samo. A tu zobacz, na okładce dali inne zdjęcie, a tutaj dali trochę starszy model. Starszy... Nie, nie ma tych diod chyba. Wycieraczki są starsze, tak. Takie jak w moim. Bez diod. No to takie dziwne troszeczkę, ale dobra, niech to będzie. No i ten magnetofon, no jak widać, uszatek piękny. Znaczy piękny, to kompaktowy magnetofon de facto jest to, nie ma tutaj nic dużego. Tutaj mamy jakiś tutaj, co my tu mamy? No ta reprodukcja też nie jest najwyższych lotów już przy takich tych rycinach. Więc... tutaj tak jest pół biedy. Tutaj masz chyba cały, no mostek plus kapsan pod spodem. Więc kapsan, to by był silnik od kapsanu, tak? By wychodziło. No cholera wie, tak czy siak. Koło zamachowe jest. I to dość spore. Jak na zamachowca przystało? No tutaj model 2000. Tak a propos, tutaj spróbuję to, by wam to pokazać. Co tu pisze? No. Pabst. O czymś mówili, Pabst. Już bardziej oczywiste nie może być, kto to wyprodukował. Zaznaczy literem. Tak, zaznaczy literem. Natomiast wiesz co to jest? To jest silnik. No to na co patrzysz, to jest silnik. No dobra, tutaj jak to się mówi? Robka tajemniczy uchylę, tak? No. Czyli reanimuje takiego trupka. To kosztuje wiele czasu. Dlatego zmieszasz, okay. Tak, wiele czasu, wiele pracy i dużo pieniędzy, naprawdę dużo pieniędzy, żeby to zrobić. Ale chciałem zawsze mieć magnetomata SC, kupiłem go. Mam odpowiednich ludzi, no pozdrawiam, mam tyle szczęścia, że znam ludzi, którzy potrafią wszystko naprawić. Natomiast na tym się wykwiczałem, bo musiałem kupić telefonkę na TRTC 300, żeby mieć już pewność, że mam wszystkie części dobre. I on ma ten sam mechanizm. Znaczy pół tego samego. Telefonkę ma pół tego samego, bo tutaj to widzisz ty połowę. Prawą, dodatkowo nie. Prawą, bo nie ma tej lewej jakby, nie ma tam ani kapsanu drugiego w tym telefonkenie, ani nie ma tej rolki, bo tutaj te podtalerzyki to są już silniki de facto, to są części silnika. Z drugiej strony to niestety nie obrócimy tutaj tego, ale no tutaj wszystko jest jakby zintegrowane w tym urządzeniu. Tu nie wiem, czy to nazwać urządzeniem, ale po prostu w tym elemencie. Tu masz silnik i wszystko po prostu jest one piece. To podpinasz. Nie masz pasku, pasek masz, przepraszam. Bo jest podwójny kapsel, więc tu są koła zamachowe, żeby prędkość trzymało. Natomiast mechanicznie to jest majstersztyk. I to jest prawdziwy, naprawdę 110% direct drive, bo wszystkie te osie, które wystają tutaj, to są de facto osie silników. To najmniej te do góry, tak? Plus mamy trzy głowice tutaj, no biasu nie ma, znaczy azymutu nie ma, przepraszam. Znaczy to ale... w ogóle wygląda bardzo pancernie, to łoże silnika, to samo takie można nazwać to takim chassis odlep. Tutaj, odlep. Tak, ten odlep, no to jak jakiś Maybach do Tygrysa normalnie, no bardzo, bardzo fajnie. No widać, to bardzo pancernie. To jest metal, to nie bardzo pancernie, tak, nie ma plastiku. No tutaj akurat zaczynam od tego modelu niższego, tak, 2001. Znaczy to jest ciekawostka, Darku, były, przynajmniej jeśli chodzi o 3000, to co do 2000 jest pewnie, więc nie dam sobie ręki za to obciąć, ale powiem to przy modelu pójdę. Dobra, nieważne. ASC 2001 ma system Dolby BC, mechanizm SM, czy Direct Drive, Free Head system, no, trzy głowice. Reszta w tym magnetofonie jest taka dość, powiedzmy, zwyczajna. Mamy master volume, mamy linię, mamy wyjście, czy tam balans chyba, tak, lewy, prawy, to tutaj mamy nagrywanie i mastera jeszcze. Mamy tak, żelazowe, chromowe, ferrochromowe, metalowe. Tak, chyba możemy sobie... Wszystkie modele. Zobacz, wiesz co? No. I to jest ciekawostka, bo teraz mi olśniło przecież. O tym, o co tu chodzi, powiem za chwilę, przerzucimy stronę. No to jest, wiesz, Darku,
To znaczy, że oni tutaj zaprogramowali ustawienia dla dwóch chromówek. Niemieckich, czyli BASF. I japońskich. I japońskich. Dwie chromówki, ale odgórnie już zaprojektowane, zaprogramowane, ustawione powiedzmy parametry przez nich. Bo to są dwa. No mistrzostwo to jest dual, który leży obok mnie, bo tam masz ustawienia właśnie dla chromowych dwa i dwa do metalowych też. Więc dual zrobił to troszeczkę inaczej. Dual C844. Natomiast to tutaj no jest przepiękne. Co, że mówiąc, koło dual by bardzo fajnie wyglądało. I teraz tak, co? Waga 12 kg. No, deka to jest dość sporo. Ogólnie magnetofon na zdjęciu nie widać tego, ale on jest przeogromny. Zobacz, kasetę masz tutaj. To praktycznie masz dwie kasety, jedną a drugą. Akurat ja tam w pewnym momencie miałem okazję zobaczyć, że na takim magnetofonie stał chyba 5004 szpulak i on był mniejszy od tego magnetofonu. On był mniejszy od tego magnetofonu. Dokładnie, więc to jest naprawdę kawał grzmota. Tutaj też, no parametry, no rewelacyjne. 20, 18, 20, 20, 20. No to praktycznie można powiedzieć, że cokolwiek nie włożysz, zagra super. Tak, teoretycznie, bo to jest nawet norma gain, więc tam jakieś odchyły są. No ale... No jest grubo, tak? Jest po prostu grubo. Cała reszta, no widzicie tutaj, no masz dynamikę, tak? Plus jeszcze tam masz... Aha, przy Dolby B, przy Dolby C podano. No tuż ponad 70 dB Dolby daje, więc rewelacja. Natomiast my idziemy na deser, czyli coś, co właśnie robię. Teraz powiem o tym. Stan ogonalny. Natomiast, no to jest moje marzenie prywatne, żeby ten magnetofon posiadać. I będzie, to będzie coś zupełnie innego, bo po prostu już nie ma lipy, cała elektronika, wszystkie kondensatory, wszystko jest odnawiane. Łącznie z front panelem, którego nie było. Będzie o dziwo, bo to jest też ciekawostka. Te modele, one były malowane po prostu troszkę, bo jeśli coś je spotkało po drodze złego, no to macie duże szanse, że będzie wyglądało jak po prostu wyplute. No, pobijane, pościerane lakier. Niesamowicie źle by wyglądało. Natomiast tak, ten magnetofon właśnie różni się od modelu niższego tym, że mamy ten system tutaj RAL, czyli masz tutaj no dodatkowy jeszcze, jakby było mało potencjometrów, masz jeszcze dwa rzędy potencjometrów do ustawiania sobie parametrów i biasu i prądu podkładu, czyli biasu i poziomu do nagrywania. Tak, mamy taką szufladkę jak na przykład w telewizorach Rubina, kto pamięta z lat 80. naciskało się i to wyskakiwało. Tutaj do góry jest taki pręcik, taki śrubokręt mini do przestawiania tego. Aha, jest. Pada śrubokręt. Masz ten śrubokręt? Mam. No to. Ustawimy na Allegro i zarobimy miliony. Na tym śrubokręcie. Tak, jak myślę, że tak. No tak, ale bo to są śrubki zwykłe. Tak, żeby nie masz było tego ręką, tak jak w Dragonie te potencjometry były na wierzchu, tak? Tak swoją drogą, nie chcę tutaj nic mówić, że tak jest, może tak jest, nie mam Dragona, ale no tutaj on był jako Dragon Killer, ten magnetofon. To był zabójca smogu, no wiadomo, Dragon ma wszystko. Tutaj już na dzień dobry nie mamy autorewersu do nagrywania, ale no cóż, nie każdy to potrzebował. Tutaj miało być dobrze przy tym, co jest. No co, tutaj mamy parametry, mamy dokładnie te same co w 2000, więc jeśli chodzi o jakość dźwięku, no będzie ta sama, podejrzewam. Waga kilo więcej, o dziwo, więc kilogram ta szuflada musi wagać. No i śrubokręt Grzesiek, no to robi swoje. U nas na takiej spryszynce ta szuflada chyba, tam silnika nie ma, bo dostałem zdjęcia z remontu tam jest sprężyna jeszcze, cały mechanizm, więc myślę, że tutaj trochę to weszło. Natomiast co mamy? Lewa strona praktycznie ta sama, tylko mamy dodatkowe jeszcze tutaj wejścia dwa chyba na mikrofon. No i słuchawki, tam były tylko słuchawki, czyli mamy lewy, prawy mikrofon. No kieszeń tutaj nie zmieni, Dolby WC, to też jest ciekawostka, bo był model ASC3001 i 3000. A to jest różnica, bo jeden, widzisz, sam się zagalopowałem. Tu mamy 3001 na Dolby WC. No. Ja mam model 3000 na Highcomie. A, to masz na Highcomie? Ja mam na Highcomie, no więc taka ciekawostka. Dwa modele były, nie wszystko jest. Ostatnio też w jakimś katalogu, chyba co, w Eumigu również było takie same rozwiązanie, że był jeden Eumig na Dolby, a drugi też był na Highcomie. Dokładnie, tak. No, Highcom rodziny niemiecki, więc chyba konkurował. No, to i to powinno być, to zgadza się. No cóż, licznik już mogę powiedzieć, że jest na pewno większy niż poprzednika. Za szkłem, nie, zielonym szkłem, bo to jest taki zielono-niebieski powiedzmy wyświetlacz. Reszta na to co mamy, pamięci, tutaj mamy pitch control płynny jeszcze. Ralfa i tutaj jak widzicie jest żelazówka, możemy sobie ustawić diody ładnie.
dwie chromówki możemy sobie parametry. Mamy powiedzmy pakiet, kiedy się kupowało więcej niż jedną szufladkę, czyli 20. No ja mów Boże, to możesz sobie sami tłoczyć i kupować pakiecik sobie. No to wiedziałeś, że pod jedynką masz na przykład baspy, tak? Chromowe i włożysz baspa, nagrasz tu perfekcyjnie, tak? Zgadza się. Ferrochromowe, które powinny wymrzeć, ale jednak tutaj jeszcze były. I dwie metalowe. I co tu mamy jeszcze? Rekmaster od prawej, radio line, regulacja i mikrofon. Znaczy podwójne regulacje de facto. Z taką płetą. Później co mamy? Monitor, no to wiadomo, fajnie by było mieć monitor. Dolby i MPX, Dolby BC. Play off to jest pewnie timer, tak. I wyciszenie, muting. Wszystko na soft touchu i tak dalej. No magnetofon, no niektórzy to wystawiają tam, nie wiem, za 20 tysięcy złotych chyba odnowiony, więc robi się drogo, nie jest to cena może, chociaż telefon też może za 20 koło, czy podrożały, nie wiesz, nie przynajmniej wiem. Na naszym Allegro po 33 cały czas stoją, tak, no ale no, to jest stałe, taka, no. Swego rodzaju reklama podejrzewam, bo no, tak. Wyrwać to można taniej, nie? No jak wszystko, na OSC też można taniej, tylko wrąbisz to 10 razy, wiesz, no. Tak jak ja. Ale no, punkt honoru, że tak powiem, jest w drodze. Jeszcze może miesiąc i na Udiazylu pokażę dla odmiany, bo tutaj będzie, że tak powiem, krótka. Nawet wywiad bym powiedział z osobą, która to naprawiała, co tam było zrobione, to było zrobione dosłownie wszystko. Ale to czekajcie, zobaczycie. Mamy płytkę, okej. Okay. Więc to myślę, że to jest wprowadzenie do części już takiej dotyczącej. Aha, tu mamy. Tu ja mam tunerek. Tunerek. I to ogólnie tunery, tak jak w Eumigu, w ASC też, przynajmniej ten starszy model, bo tutaj niestety, albo stety, bo będziemy mieć może za jakiś czas okazję jeszcze wrócić do tych urządzeń poprzednich, których tutaj nie ma, czyli do tego, co ja mam u siebie de facto wzmacniacza. Tuner kosztuje czasami więcej niż wzmacniacz właśnie do tego ASC. To jest rzecz. No to jak żeśmy już kiedyś rozmawiali raz czy dwa razy, właśnie w tej chwili tunery zaczynają, no przynajmniej do niektórych zestawów, no łapać ceny, łapać ceny, tak? A później tam zrobią niespodziankę, nie ma styliału EPM, no. I jest pięknie. No ale no wiesz, jak chcesz sobie mieć komplet, no to cieszy oko. No bo te multiplex, to wiesz, to jest tak jakby jeden kanał analogowy, no. To jest multiplex, który masz sygnał cyfrowy upchany i tam się mieści powiedzmy 5 razy tyle stacji, co w jednym. Dlatego to robią po prostu, nie? No, nie muszą nowych fal, nowych nadajników, tylko tych nadajników, bo nieważne. No jak widać tuner, no tutaj nie będziemy się rozpływać, bo nie ma na czym, tak? Zobaczymy ceny, no jest programator do 8 stacji, jest stereo, mono, bla 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 bla. Tune, mute, search, wyciszenie. No wyciszenie między poszukiwaniem, żeby ci nie szumiało między stacjami, nie? Czy coś tutaj mamy jeszcze frequency, no niestety nie doczytamy. Store. Do zapisu, tak? Wyszukamy, to zapisujemy pewnie. No, komputerek, tak? Warcoby, piękny amplituner ze śrubkami, parametrów tunera. Tuner, no. No jaki tuner jest, każdy widzi. No niestety, no. Dokładnie, więc tutaj no... Nie porozpływamy się nad tym. No to też jest rzadkość, 3200, 3300, czyli preamp plus końcowa mocy, to mam na zdjęcie z oscyloskopa, tak? Z oscyloskopa, jak ja ładnie po polsku mówię. No. Z oscyloskopu, przepraszam. Herców też. No, przy 20 hercach i 20 tysiącach herców. No, mamy, powiedzmy, pokazane. O, końcówka mocy zapewne, tak. O, Philipsy, dobre. Kondensatory Philipsa, no to już wiem, co będę wymieniał. Tutaj można się zastanowić nad tym, tak? Tak. Tylko patrzeć się, czy czasami tym nie idzie, jak u mnie. Dlatego jeszcze nie włączyłem swojego. Jeśli tam jest Philips, to dziękuję. Natomiast, no, coś pięknego to jest, no, to by się chciało mieć, ale no, mieć się nie będzie. Tutaj, no prawda, no to też basy wysokie, balans, głośność. Tutaj mam jakieś chyba piki, lewy, prawy, plus 6 decybeli. To jest ciekawe, bo to są diody same, na którym są piki jakieś. No i co akurat ma to do siebie, że oni mają jakieś bajery dodatkowe, to masz wyciszenie, minus 20, mono, stereo, tak. Tutaj masz źródła pewnie do góry, tak. A na dole masz co? Box 1, czy box 2, czyli zestawy napisane, nie. Jako boksy, ciekawostka. Nie? Taki pram, no końcówka mocy, no mnie nie porywa. Jest przycisk power, super. Więc co, mamy 7,2 kg pram, 10,5 kg końcówkę. 2 razy 110 W, no nie jest źle przy 4 ohmach. Albo 2 razy 80 W przy 8. No i pas poprawiony 20 Hz do 20 000. Plus minus 0,2
decybele odchylenie, więc bardzo linearny ten preamp jest, bo to jest bardzo ważne, plus minus 0,2, to nie wszyscy to podobają ten parametr, ale jak ci podadzą, że jest na przykład kolumna głośnikowa, tak jak ja wiem, okej, okay, super, do 28 kHz, ale jest plus minus 6 dB, to mogę się założyć, że przy tych 28 aparatura jeszcze tu wyłapie, czy mikrofon pomiarowy, na wykresie to zobaczysz, ale ni cholery to usłyszysz. Rozumiem. No. To samo, to są takie kluczki, powiedzmy. O, tutaj mamy takie futerki. Tak. Czyli pilociki 2. Coś, co nie jest tanie. Coś, co nie jest, znaczy no, tanie, no jakby to kosztowało 2000, to by było drogie, więc... Znaczy, bardziej bym powiedział od siebie, że nie jest potrzebne. O, dobrze, nie jest niezbędne. Tak, nie jest to rzecz niezbędna, jako rzeczy niezbędne nie są to rzeczy tanie. Bo to jest nie. Jak się to mówi, masz kula sam to rewersum, to przyłączysz pałac obecnie, to wygodnie, okej. Okay. Natomiast jeśli, bo jestem, tak jak wspominałem na początku, to była marka, która, wiesz, Darku, ona była przeznaczona do pracowni językowych. Jeśli nauczyciel sobie gdzieś tam tup szedł po tej grupie swojej, no to jednak ten pilot by mu się przydał, tak? Że coś tam spauzuje zawsze, więc pod tym względem, okej, okay, bo my patrzymy z punktu widzenia, wiesz, miłośników hi-fi, sprzętu takiego Audi i tak dalej, a to nie. Tutaj to jest troszeczkę jako woł roboczy. Myślę, że dlaczego? Dlatego te magnetofony są takie fajne, bo to są typowe woły robocze też. Są hi-fi, czy tam high fidelity, jak to woli, ale oprócz tego one się nadawały właśnie do pracy ciężkiej. I w tym zamyślone były wykonane, żeby one latami pracowały, żeby nie wracały, bo nikt nie lubi jeździć na serwisy do własnego sprzętu, bo to i marka traci na, powiedzmy, jakiś prestiżu i to też trochę zgadza kosztuje. Zgadza się, bo to jak mówisz, no to akurat żeśmy widzieli kawał środka tam, powiedzmy, 3001 czy 2001, więc ten blok silników jest robiony pancernie. Ja rozkładałem swojego szpulaka, on również jest pancerny, tak, on również jest pancerny, także to jest, tak jak mówisz, jest nastawione na długie, bezserwisowe użytkowanie. Rzadko, no ciężkie, tak? Tak, po wiele godzin dziennie. Heavy duty, po prostu sprzęt heavy duty i jeszcze high-fi. High-fi, heavy duty, tak by można było sobie... No to, a może nazwiemy tak odcinek, zobaczymy, to przed nami jeszcze. High-fi, heavy duty. Kurde. A się poklepię na palenie. Zadowolony jest. Tak. To jest właśnie tak, jak się sam poklepię. I dzień do końca jest spełniony. Tak. ASA, czyli co? To znaczy się, mamy tutaj pokrywę, tak? Pokrywę i rączkę. No, to jest do 5000. No wszystko było w akcesoriach, tak? Szpule, osiemnastki, duże, pełne, niepełne. Czyli miałeś te typowe, takie jak reboxowskie standard, czyli miałeś na śrubę dokręcane albo na naby też. Więc pakiecik, pilociki, super. Ale trochę tych pilotów było, plus ta radiówka, no, to jest fajne. Teraz co my tu mamy? Tu mamy już tak najbardziej SC, czyli co, można było sobie kupić? Co, licznik? Tak, elektroniczny. Licznik, można było kupić elektroniczny gdzieś. Znaczy, dosłownie, na minuty. Pokazujący minuty. To był pewnie jakiś moduł chyba. By miałeś ten cyfrowy licznik, taki co zwykle obroty liczy, no, na minuty i sekundy. No i tutaj to widzisz. Sam się zapytałem na tym katalogu, bo powiem ci, to znaczy, że ten układ można skopiować, zrobić, bo wyświetlacz pewnie jest sam, może w środku jest miejsce na to. I masz liczyk minut, bajka, tego się nie spodziewałem tutaj. No mostki, jak już mówiłem, głowicowe są. Wymienne, tak? Tak, dwu, cztero, ścieżkowe, dość konkretne i... Naprawdę, Darku, no u mnie głowice wyglądają same, no muszę, nie, ale mam zdjęcie, ale same nowe. Nie ma śladu, że to było zużywane. Zgadza się, to prawda. Tutaj co mamy? Rączki. Takie rączki, tak? Rączki do czegoś, nie wiem. Nie wiem, co z tymi rączkami by miało się robić. A tu w ogóle zobacz. A nie, to jest obudowa. Obudowa to jest. No. Z rączkami. Czyli powiedzmy, do montażu w lacie. No. Tak, a propos użytkowości tego, tak? Czy ty miałeś jakiś tam panel nauczyciela? A nie, do raka, przepraszam, to jest rakowe. To jest takie studyjne, no to no to jest, dobra, no, to ale jest, mały, no. Jest ten rakowy. Tam punkty, pin plus. Płyniemy, tak? No tu mamy co? Jeszcze, no te do... Nie wiem, zapomniałem czas nazwy, to się nazywa. Ach. No tak czy siak są to pod talerzyki takie do taśmy luzem. Tak jak mamy przy magnetofonach studyjnych, już takich montażowych. Typowo widzimy, do studyjnych, tak. Że taśma jest luzem. Pięknie. O, masz jeszcze dodatkowe. XLR-y. Dokładnie, żeby na. A no tak, nawet jest napisane. Fajnie, tak jest. To mi się podoba. Czyli typowy taki jastrzyk, żeby zrobić swojego naprawdę studyjniaka de facto. I tutaj co mamy? Rączkę, tak? SE. Próbuję rączkę. No okej. Okay. Coś tu mamy. Ktoś u mnie niemiecki się zatrzyma. Zobaczy. O, i tu mamy. Wracamy.
No i to, od czego żeśmy zaczynali dokładnie. De facto, tak? To, o czym powiedziałem, to macie. Zajmowała się firma SC. I ten sprzęt musiał wytrzymywać, powiedzmy, 6 do 8 godzin pracy dzień w dzień, 5 tygodni, co najmniej do końca gwarancji. A dawali pewnie 2 czy 4 lata. No może nie tak jak teraz, ale jakąś gwarancję musieli dawać. Więc to musiał dzień w dzień na... Rzadko kto tak używa swojego magnetofonu. Więc mieli tam z tyłu głowy gdzieś tam pewno zakodowane, że kurde, oni to będą używać, tak? To nie będzie tak jak my, że raz na tydzień... No i właśnie, i ponownie stąd ta ich pancerna konstrukcja. Dlatego gorąco polecam tak. Tą markę, bo to ciężko będzie. Tutaj widać jeszcze robili coś takiego, czego pewnie już nie zobaczymy, Darku. To kaseta. Kaseta, tak. Kaseta. Ale pytanie, czy zwykła, czy L-kaset? Nie wiem. Universal Kassen Largit. Nie wiem, ASN. To jest... Trzeba było poszukać niestety tutaj, nie powiem co to jest. Chyba, że Darek weźmie telefon i sprawdzi co to jest. Albo tłumacza. I obok co mamy? Też jakiś profesjonalny już taki rejestrator bardziej, bo widać, że nie widać wychylu, więc tutaj poziom nie był do końca. Ale to jest, bo to jest chyba właśnie ten sprzęt tutaj pokazali nam na ostatniej stronie właśnie na... Do tych pracowni, tak? Do tych pracowni, tak, językowych najprawdopodobniej. No. Aha, czyli to dobra, ale robili to i to, tak? Tak, tak, już... robili sprzęt dla już, że tak powiem, na trzy, że teraz za dużo mówię, że tak powiem, dla prywatnego użytkownika, jak i dla... Tak, ale ten dla prywatnego dla też lądował dla szkół. Więc tutaj oni, no dlatego tak wyszli jak wyszli. No, ogólnie katalog skończyliśmy. No i High Fidelity Made in Germany. To jest naprawdę, no, skromnie. Złote, ale skromne. O, tak, tak by się chciało powiedzieć. No to mniej więcej... Ale dobre, tak? Ale fajne, no, mocne, jest... nie tanie. Tak, a to jest naprawdę ogromny magnetofon. Ja go miałem w łapkach, jak go zawoziłem do serwisu, no to ja byłem w szoku. Czy myślę sobie, ja na zdjęciach byłeś mniejszy. Przeogromny magnetofon. No mówię, będzie o czym opowiadać. Sam remont to jest przygoda, po prostu jazda bez trzymanki i pasmo sukcesu i jakichś porażek. Z tego, co już widziałem na tą chwilę od ciebie ze zdjęć, no to będzie wyglądał pięknie. No. Będzie lepiej niż nowy. Bo będzie... Tak, będzie lepiej niż nowy. No, tak, no. Będzie coś cudownego. No dobra, no i co? Kończymy i wracamy za dosłownie sekundę. Zależy, kiedy będę robił cięcie. Oglądając, co jest na rynku de facto i w jakich cenach. No to zostajcie z nami. Okej, wróciliśmy sobie. Ułatwiliśmy sobie życie ASC. Nie wiem, piszemy ASC, AS? Spróbuj. Zobaczymy, co nam wyskoczy. A S piszemy sobie. A proszę, no dobra, jednak. To mamy. Co mamy? Mamy pierwszy za $1000 w Polsce. 6004. Możemy sobie go zobaczyć. Mamy nie w Polsce, tylko w Niemczech. 2001 za 9200 zł. 5004 sobie zobaczymy za 375 euro. To jest eBay Polski, tak? Z pilotu to samo na Allegro chyba jest, ile dobrze pamiętam. 6002 model z pokrywą. O, proszę, 1700 zł. 2000 następne. No myślę, że te 2000 zobaczymy. No i widzisz, masz goldy. Masz goldy, tak, więc tutaj, ale no 4. O, mi się sam się zaskoczyłem. 5000 zł i tak, żeby było równo. Mamy dość drogo. O, 2 miliony euro. 5004, coś się komuś rypnęło. O, 833. Nie. Ile tutaj? Ślepy jestem. 833,928% poszedł z ceną. Pan chyba z Litwy, ale zobacz, jakie to jest. Potem masz na koncie 10 milionów euro, tak? I sobie tak klikniesz i dwie bańki ci pójdą, nie? Za magnetofon za 2000, tak? Dokładnie. Sprawdzimy tylko takie, no myślę, że nie będziemy wszystkie sprawdzać, co jest. O, 3000, high.com jest tutaj. Z Dolby jest trochę tak. Nobilitacja. Paseczki. No i myślę, że tak dalej nie będziemy tutaj brnąć. O dziwo, no to chyba wszystko. Tutaj nie ma dużo modeli, tak nie ma więcej, się ale nie ma więcej. Tych starych już nie ma, powiem ci. To, co pokażemy jeszcze, mam nadzieję, dzisiaj. No, to coś poszło, więc no, jak widać, Elmingu chyba nawet było więcej, to dużo. Tak, Elmingu. Tak, w Stanach tego było. Dużo znowu mnie pokazało, ale dobrze. Tutaj mamy co z Polski, mamy w cenie, którą sobie sprawdzimy. 4500 zł, no ten jest trochę taki... Zmęczony. Znaczy co nie, no już pula, okej, okay, no ale jak to powiedzieć ładnie, nie? Myślę, że jest pewna wartość pieniędzy, która się przekłada na wygląd, niestety.
Więc jeśli ktoś chce zarobić na czym, no to samochodzik umyje, prawda? Tak jest. Odkurzy tak, samochodzik. Odkurzy, umyjesz, no to a tutaj to jest tak, no... No, może jest umyty, no to będzie, ale... No, you don't what I mean, tak? Dobra, tutaj nie będziemy dalej jechać, bo byśmy sobie zrobili wycieczkę po drogich szpulowcach. 4200. Niestety, nie wiem, tutaj właśnie nie widać, czy jest rączka w ogóle do przenoszenia. No niestety szpula była luźna, za słabo dokręcona albo no, za słabo dosprocona, bo tylko są te, bo są dwa typy tych napek, czyli małe, jak masz szpulę na tego system nap, albo masz te duże kielichy do dokręcania właśnie tych reboksowskich. Te reboksowskie trzymają się rewelacyjnie. W ogóle te przelotowe, zwykłe szpule, nie? Myślę, że tutaj brakuje tego dużego i te szpule mimo wszystko latały, bo były tylko nakręcone. No musiały. Te małe nakrętki, to mamy 4200. Został ślad, to. Mhm. Tutaj mamy 6002 jeszcze SK. 675 dolarów, tak? No, około 3000. To nie są jakieś drugie magnetofony. 3000, jakby ktoś poszło, dobra, za daleko odpływam. Katujemy, a, bo już chciałem coś obejrzeć, ale to by się zeszło i nie na to. To by się źle skończyło. Tak. Oj, cały czas mi chce mnie reklamować, tak? No super. Dobrze. ASC AS2001. Mamy tutaj rewizyt. Aha, czyli kompletna odbudowa tego magnetofonu, tak? Zakładam, kosztuje... O, znaczy powiem tak, jeśli to jest po pewnym... No, jest i nie jest, bo panel nie był tykany. Tak, panel nie, to widać. Więc jest oryginalnie, więc ktoś w środku, powiedzmy, jakoś tam go przeserwisował, no i to by było na tyle. To już mówiliśmy, no przepiękne. Ten kolor tutaj taki zielonkawo-niebieski robi robotę. No i funkcji troszeczkę mniej niż tamten, ale jeśli jest podserwis... Oj, jakie zdjęcia, no to tutaj to już... Ojej, tutaj widać nawet te wyświetlacze, nie? Jak to jest zrobione, super. To jest ogólnie przyzwoity stan na ten magnetofon, jest ładny, to też no, tutaj jakieś morze, coś tam, jakieś ryski na bardzo dobry stan. Nie mówię, że gabinetowy, sklepowy, z pudełka wyjęty, ale no bardzo blisko tego, że z pudełka po prostu był wyjęty, więc tutaj szacun, spoko, drogo, no niestety, tak to było kiedyś. No, no taniej nie będzie, tak. No, szczególnie zależy od stanu, tak, bo tutaj następny, co nam się trafia, 5004. 5004, on kosztuje, no nie jest drogi. Tutaj jest, no dobra, prawie dwa koła. Ale tu masz właśnie ten swój model, prawda? Czyli licznik analogowy plus wychyły bez tych diod. Tak, bez diod, tak, że to jest ten starszy model. Starszy model, to nie ma na jacku słuchaweczek, tylko jest tak. Na linie, więc tak, tak, tak. Takie różnice plus białe przyciski tam. Tak, w nowszym modelu już były czarne. Zgadza się, bardziej zunifikowali tam po to 6000, no to jest to magnetofon. Niekoniecznie musi się wszystkim podobać, ale no po prostu my mam, ja mam przynajmniej Alterko mnie też tak skrzywiony głos, że niekoniecznie musi to być jakieś bizantyjsko zrobione, kurczę, ociekać srebrem, złotem, czymkolwiek innym, żeby... To ma dobrze grać. Zgadza się. A to gra dobrze, więc tutaj można poszukać, można to kupić taniej. Jest ok. Następne, co mamy, to jest ASC Tape Device AS6000S lub 6002, to znaczy widzisz. AS6000S to jest oznaczenie właśnie urządzenia, a głowicy jest 6002. Głowicy. Masz AS6002 na głowicy, a tutaj nad liczkiem masz AS pokrywa. Rączki nie ma, ale jest pokrywa. To jest samo. To jest za tanio. No właśnie, coś mi tym ta cena nie pasuje. 1500 zł. I skąd to jest? Bo teraz sam już poglądam na tego gościa. No, Revoxy Drogos. Gdzie to jest? Sorry, mamy chwilę zawiechy. 50 euro wysyłka. No, German. No to to jest, powiedz mi, pokrywa czy cały magnetofon? No. Chyba cały magnetofon. Bardzo tanio. Cholera jasna. No, jeśli to nie jest pokrywa, to powiem wam, aż jestem w szoku. AS6000. No chyba całość. I pewnie pan ma problem z playem. To mieliśmy wcześniej. Dobra, ale jeśli to jest cały, to jeszcze mówię, ja sobie to zostawię. Bo to jest świetna cena, no 380 euro plus wysyłeczka z pokrywą.
wysoki model na dół. Już Darek widzę, już się uśmiecha Pyszczek. Czy czegoś brakuje tutaj? No, brakuje tutaj na roletce, powiedzmy, tej czarnego plastiku, ale to sobie można. To jest detal. To jest detal. No, pan liczy. Super, dobra. Jestem w szoku. Jest bajek. No. Mamy dalej. Następny tutaj już trochę. Ten sam nie. Też tu mamy 8,5 tysiąca. No to ceny są powalające tych magnetofonów. No, kasetki to... były rzadsze niż szpulaki, no to też. No tak, ale no, no ten nie był jakoś tam. No to jest w dobrym stanie. Okej, okay, jest w dobrym stanie. Tutaj dla odmiany jest taki bardziej niebieski odcień. Już nie. Nie, dobrze, bardziej niebieski odcień. Panel bardzo ładny. On był malowany. Więc tutaj no, można łatwo tą farbę uszkodzić, dlatego tak patrzę na te detale, czy to wszystko jest w stanie ładnym. No ale ogólnie okej. Okay. Tutaj coś tutaj z tą pokrywą kieszeni tak jakoś. Odcisnęło się. Odcisnęło się, no to jakieś ryski są, skazy, ale tego w ogólnym użytkowaniu nie widać, z tyłu jest ok, no piękny, piękny, ale drogi, to już jest drogi, to jest, mówię, to jest poziom już tych lepszych magnetofonów dużo, więc coś musi być w sobie, że powiedzmy, widziałem jakaś aukcja była tam miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, Darku, i ten magnetofon, go się napisał tylko w akcji, nie wiem, czy sprawny, stan jest dany, wiem co wam, chcę 1000 euro i poszło. No, prawie połowa ceny tego, tak. Ale stan nie stany, więc może być wszystko, bo te silniki nie są jakoś tak, no, po latach powiedzmy, to opowiemy może przy innej okazji, co tam prawie pisze, co się może rozlecieć, no niestety trochę tego jest. Można to reanimować, można kupić tak jak ja drugi magnetofon na części i po prostu pójdzie się bawić w reanimację tego drugiego magnetofonu niż tutaj od razu robić to, bo to chciałem mieć po prostu perfekto. Że mucha nie siadł. Każda część nowa. Poczenie. Dobra, idziemy następny. Czyli mamy Gold Edition. Myślałem, że tego nie zobaczę. A rzeczywiście. 2200 i to jest, co to jest? To jest Pram, tak? Nie, to jest spacja w zasadzie. Czy to jest ten Pram? Nie jest napisane. Pram Prefer. Pram, tak. Tak, Pram. Tu, tutaj masz... O. Możemy sobie zobaczyć to z góry, z boku pewnie gałki jak w Radmorze. Aha. No ale rzeczywiście złota edycja. No, przycisk tutaj boli, bo nie ma. No ale myślę, że to jest rzadka zabawka, bo to widzisz, to na pewno nie jest Gold Edition, ten jest sprzęt użytkowy dla szkoły czy tam czegoś. Tak, tak, bo... to był dla, po prostu dla klientów prywatnych. Tak, to już był konkretnie, że Gold Edition. Serwis dobry. Okej, okay, nieważne. To już akurat mało istotne, uważam, że macie informację, że coś takie jest. Mamy za 500 euro, czyli to ogólnie 1000 euro trzeba położyć za komplet pram plus końcówka mocy. No końcówka mocy nie będziemy się zachwycać, bo tu nie ma... Nie ma czym, tutaj, tak, jeden przycisk, jedna dioda. Tak. Tutaj trafiliśmy na niemiecki jakiś portal, 755 euro, czyli już tak cena, no powiem ci, zacna bym powiedział. Ile to mamy? 3500 zł. Szpulaka i co one tutaj robią, nie wiem. No ale myślę, że może stan. O, tu widzisz. Pan chce pieniążki za to, ale pan to wyczyścił, tak? Tak, i ładne zdjęcia zrobił. Detaling zrobił, ładne zdjęcia i tutaj już, no tak jakby się stało przed tym, tak? Już widać nawet lepiej, bo można przybliżyć nawet to zdjęcie. No jest w stanie igła, cukierek. No i widać przełączniki, tak? Mamy. Prostota. Po prostu. Prostota. To była jeszcze funkcja echa, przepraszam. Albo w ogóle wyłączenie, albo nagrywanie. Taki sound on sound. Panel Tinny Nadina, tutaj jeszcze jest projektor. Właśnie to też jest, zapomnieliśmy, że te właśnie można było sterować, połączyć razem z projektorem, razem tego używać. Jako system, tak jak Eumik de facto swoich magnetofonów, tak? Czyli... Tak, tam też były, nie wiem czy pamiętasz, właśnie piloty do no, tak, do projektora, czy tam właśnie do no. Diaporamy. Okej. Okay. I co? I jeszcze dwa nam zostały, więc tutaj jest, o, tutaj jest właśnie ten, było tanio. Pan chce za to 19 866 zł po dzisiejszym kursie. I opis jest, no, Dream Cassette Deck in Near Mint Condition. Niemalże nowy stan, ale niemalże. No cóż, pewnie działa. Gwarancja 3 lata na niego. Popatrzmy jak wygląda Near Mint. Czyli niemalże nowy. No jest to bydle. Jest to bydle. Gdyby
Znaczy Autorevet, mnie to boli, bo też była full opcja, tak? To już było to samo co Dragon. A tu jeszcze nie ma tego samego co Dragon. No, my... no wiem, że jesteś fanem Autorewersu, mi jego nie, brak... nie jestem. Właśnie... Wydawało mi się zawsze, że jesteś fanem Autorewersu. Nie jestem, tam... bo tylko Dragon ma trzy głowice. Ja jestem fanem trzech głowic, bo to jednak przy nagrywaniu pomaga. Do Autorewersu mam oddzielny magnetofon z Autorewersu, gdzie głowica się nie obraca. Bo jesteś taki jak Dual, ten na który spoglądasz, co 828. 828, przepraszam, tak? Mam obok siebie magnetofony. 828 i tam głowica stoi nieruchomo. Nie ma czegoś takiego, że głowica wytrzaska od tych obróceń. Obracają, bo to był problem, bo nawet na Kamiczy miał coś takiego w PX-a przecież, że tam obracała się kaseta, nie głowica. Tak. Czyli coś było na rzeczy, że... Bardzo efektowne to było, jest. Efektowne, ale głowica się nie ruszała, bo jednak to jest mała taśma, minimalne wytrzaskanie i już my ci się razem odpierdzieli. No okej, okay. Jak mówiła mojej świętej pamięci babcia, stoi, niech se stoi, no, się ruszajmy. Dokładnie, więc to jest akurat, tutaj być może właśnie jakość była celem, a nie powiedzmy tam wielofunkcyjność. Jakość dźwięku, tak. Tak, do tańca i do różańca zresztą, ach, no nie wiem, chciałbym kiedyś porównać to z Dragonem, no są ceny jakie są, więc nie będę za tym kwiczał, może trafię kiedyś z zwłoki. No tutaj parę otargiecy mimo wszystko na Nirmin, to jednak bym się tego doczepił. O, tutaj mamy już okładkę bardzo ładnie fotografowaną. Cudownie. Jak widzicie, jest śrubokręcik taki. Tu to przełącznik jest po lewej właśnie, czy ustawiamy bias. Znaczy, no parametry, bo masz jeden do poziomu, lewy, prawy kanał. Później jeszcze masz bias do ustawienia. Do góry te przełączniki, tak. No, w zasadzie to jest cały ten system, ale no widzisz, jak to wszystko wygląda. Szkło, metal, dziękuję. No, gałki są plastikowe, okej. Okay. Gratis za 19 tysięcy dostaniesz 3 kasety. Tak myślę. Instrukcje wydrukowali. I kable ci dodadzą nawet. Tak, przy samym przywodzie. W złotym pudełku na pewno. No okej. Okay, no, ale... Ja to ja bym brał, bo to okazja, panie. No, nas może na to nie stać, ale dla kogoś to będzie też kasa. Wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla nas to jest osiągalne. Ale na pewno są ludzie mieszczące kasy, to nie jest wydatek, dla nich jest taka oferta. No, dlaczego robi się jakieś złote edycje, jakieś jakieś duże, zgadza się, kolory, jakie drogie, nie wiadomo z czego zrobione. No bo są ludzie, którzy to kupują. Po prostu dla gościa, który jeździ w Ferrari, czy tam czymś innym, po bułki. To w ogóle jest moim zdaniem samobójstwem. Ale no, dla nich są właśnie takie rzeczy, bo gość co ma kupić? Po 500 zł to ile ma kupić? To? Żeby się poczuć lepiej, że ma tyle pieniędzy, że nie ma na co wydawać ich. De facto zobacz, jeśli wszystkie magnetofony, wszystkie te rzeczy kosztowały tyle samo, to w pewnym momencie ludzie by zaczęli, bo kupują wszystko w tej samej cenie, co ci, którzy tych pieniędzy nie mają. I co oni zrobią z tymi pieniędzmi? Jeden, co zostaje inwestować, a tak to rozpieprzają na rzeczy droższe. To jest taki paradoks, tak dziwne myślenie, ale moje myślenie. A tu mamy od tego samego sprzedającego model 2000 w Dolby. No to teraz wiem, dlaczego ten był tańszy. Nie dlatego, że był 15600, niewiele tańszy. No ale tutaj już bym dołożył, to już bym się rzucił te 3000 i dołożyłbym do 3000 modelu na Highcomie. No, stan również piękny, tak? Tutaj nie ma nic do zarzucenia. No, jest ładny. Ale są bardzo ładne te magnetofony. Pani. Czarne, a ładne. Mniej zdjęć nie ma. No, nie dorzuca pan tutaj kaset, chyba że bo nie. No, no nie, to... tego kabla. No, co byś chciał? No to już to 15 tysięcy też nie ma. No, co byś chciał? No, Aqua. No, mógłby być lepsza, no, ale miał takiego metala, nie? No. A Bonem jest napisane. No nie, tak. Jest fajnie. No okej. Okay. Dobra, to tym akcentem, bo te rzeczy z katalogu Odigo nam się nam udało trafić na Gorse Edition, z czego się absolutnie nie spodziewałem. Ja również, tak, żeśmy tam trochę śmieszkowali, że można to na targu spotkać. Najwyżej, No co, zobaczyliście ceny, w jakich to jest, tak? Jak jeszcze, powiedzmy, szpulaka można wyrwać w dobrej cenie. Można. No, nie oszukujmy się, trzeba będzie tam do niego zaglądnąć, tak? Także te dwa... Nie, dobrze, przepraszam. Także te dwa magnetofony kasetowe, ta jedynka i 2001 i 3001, no już są w cenach zatnych. Boli, tak, boli, no ale to Dragon Killer, to są te magnetofony tylko tak na koniec, jeszcze na koniec, no prawie koniec. Jeszcze coś tam 5 minut pokazałem u mnie. Te magnetofony, ogólnie one były, bo powiedzmy,
były porównania SC, to on lądował, przynajmniej szpulaki, one lądowały na poziomie Revoxa tam powiedzmy A 270 chyba to jest, nie? Revoxa 270, tam jakiś Tankberg 20 czy 40 był porównywalny, to nie były porównywalne z niczym dalszym, bo to były chyba najlepsze niemieckie sprzęty. One były porównywalne z najlepszymi norweskimi sprzętami, najlepszymi japońskimi, tam AKI G747 i to była ta półka, to był ten target, przynajmniej w latach 80. jak szedł. Bo są, możecie poszukać, są magazyny kolorowe, gdzie właśnie jest porównanie, nawet chyba nie wiem czy nie SC i całkiem fajnie wymaga, wypada, mimo że nie jest tak ładny, więc tutaj no przyczelałem tygryc, ukryty smok dosłownie, nie? Tak. Czyli zajebisty sprzęt, niekoniecznie za małe pieniądze, ale zajebisty sprzęt. No sprzęt na pewno mniej znany, mniej popularny, mniej dostępny, tak jak właśnie ostatni katalog Eumiga, podobnie jest firmą ASC. Tak. Więc to jest myślę ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Dziękujemy za ten fragment i zapraszamy na taki dla wytrwałych. Na real. Na real. To dokładnie. Krótki, po 5-minutowy, ale spróbujemy coś tam na reala nagrać. Dobra, to wracamy za chwilę. No dobra, był obiecany materiał, no to widzicie. Napki, Darku, może się odzywać. Napki są duże, tak. Jak widać z bintem. I one są do szpul, których tutaj nie mamy. Natomiast te małe nakrętki są do nabek taki już, na stałe przymocowane, elegancko to się trzyma jak, no nie powiem jak złe, bo to kiepskie porównanie, ale raczej się trzyma. Licznie jak widzicie cyfrowo, to już trochę tutaj stoi, czeka na mały... Może zbliżę, czekaj, o! No zbliżaj, zbliżaj, rób to. Widać licznik, jest licznik. Tak, bardzo teraz ładnie się świeci. Zobaczcie jak, trochę oddal, popatrzcie sobie jak to chodzi, tak? Napinacze, kultura pracy, tak? Tutaj na przykład, przewijanie do przodu. Do tyłu jest do przodu. Z którą to się zaczyna rozpędzać. Nie chciałbym tutaj paluszka włożyć. Ale powiedzmy przewinąć takiej szpulki to nie jest jakiś problem do tego magnetofonu. Ja miałem coś takiego w KI620, że jak przy KI620 bym zrobił tak, to parę razy mnie zerwało szpulę. Widziałeś to, Darku? Nie widziałem. Znaczy, właśnie... nie widziałem jak się zerwało szpulę. A to co teraz robiłeś to widziałem. No coś pięknego, tak? Czyli tutaj nie ma, że boli. Po prostu odpowiednio on jest zestrojony. Wiesz o co mi chodzi? On wieje, to on robi jak dobry wiatrak. To jest właśnie powoli, hamulce odpowiednio pracują. No to jest właśnie kultura pracy, dlatego że w środku wszystko mamy metalowe, tak. Nie mamy plastiku. Faułatryki jak widać podświetlone. Teraz jest na playu, dlatego one się ruszają. I bardzo ładnie i się świecą do tego. Tak, i się świecą na playu. Tak, żeśmy mówili wcześniej, w tych starszych, szczególnie serii 5, one przy odtwarzaniu ani się nie ruszają, ani się nie świecą. Trochę boli taki coś, nie? Okej, okay, co tu jest jeszcze takiego właśnie, co mówiliśmy? Pokaż pokrywę, że ma, zobacz jaka pokrywa, jaka uszata. No, musi być, bardzo. Musi być ładna. Jest uszatek teraz w pełnej krasie. Tak, i to jest, no mimo wszystko kompaktowy magnetofon. Natomiast co jest fajne, to co mówiłem, że myślałem, że się spieprzyło. Przełączam prędkość. Gaśnie licznik. Tak jest, przybliż. Silniczek. O, dopiero teraz się zaświecił właśnie. Jak przyspieszył silniczek, to przełączamy prędkość. Myślałem, że to jest awaria. To jest właśnie. No pomyśleli. Pomyśleli skubani. To trochę trwa niestety. I teraz zepsuło się? Może z hamowaniem ma gorzej. A może się pochwalił przedwcześnie. Nie, bo wyhamowałem go. No. A jest. Widzisz? No. Po prostu hamuje. A widać, że z hamowaniem ma gorzej trochę magnetofon. No i cóż, no i w zasadzie reszta funkcji to samo, to czego nie możemy pokazać na katalogu. Czekaj, ja się zbliżę. Głowica, dokładnie. Środeczek. Można play walnąć. No głowicy pokażemy chyba. No skoczyło. To skoczyło. Ale jak widzicie, środek jest podświetlany. No, to i plus w zasadzie, nie? Zobaczymy, ciekawe jakaś... O, pumka jest nowa. Proste, małe i no co najważniejsze, no są wiatraki, tak? Wiatraki robią robotę. No teraz już nawija powiedzmy końcóweczkę. Bardziej tak? Jakby w drugą stronę teraz dawało, to wtedy bardziej wieje. Tak, ale się rozpędza. To jest właśnie zaleta Darku Drive'a. Nie ma lipy. Co, pokażemy jeszcze wzmacniacz? Zaczynamy, ale wzmacniacz leci. Zatrzymasz się? No, na szczęście.
wzmocniemy. O wzmacniaczu akurat nic nie mówiliśmy. Ale jest. Ale jest. To Darek może sam pokazywać, sam mówić. No do tej serii, do tej linii. Tego nie było w tym katalogu, bo on jest trochę starszy. Ale co tu można powiedzieć? No, ma swoją moc, to chyba też około 80 W na kanał posiada. To jest ASC 5000, więc bardziej do 5000 pasuje, ale do tego szpulowca też. Regulacje są. To znaczy widzicie, filtry, regulacje i tak dalej. Jedyne co mógłbym tak powiedzieć, że on ma jeszcze dodatkowo od spodu, tak jak de facto Braun, czego nie widać. Od spodu, dosłownie od spodu urządzenia, na poprzednim panelu, tam byś musiał tą szparkę zajrzeć pod regałem. On ma regulację czułości każdego z wejść osobno, więc możesz dostosować sobie wszystko elegancko do niego. Jego nie włączymy do prądu, bo nie wiem co wybuchnie. Jak już to mówiłem, w racji tego, że on jest naprawdę do serwisu przeznaczony. No to co? Pokazaliśmy bonusik. Starczy? Żegnamy starczy. Się? Starczy. Damy. No, okay. Dobra, do następnego. Trzymajcie się. Hej. Cześć, hej.